Zajmiemy się dzisiaj produkcją, generalnie otrzymywaniem gansu CO2 i cynku. Coś tu jeszcze zasłania? Czy się po prostu nie odświeżyło? Przepraszam, jeszcze to zrobię. Raz. Dobra, jest czysto. Ok, to pojedźmy dalej. Definicja GANS. Nowy stan materii, cząsteczka gazu, który staje się nano siebie samej i pojawia się jako stały stan materii, czyli GANS, w skrócie to nano ciała stałego, będzie nazywane w skrócie GANS. I tutaj widzimy tak jakby formę przejściową. Powtarzaliśmy to już i to jest też w ramach powtórki. Ze stanu materii produkujemy stan nano, który był już wytłumaczony po części w jednym z procesów, czyli generalnie w procesie za pomocą gorącej sody kaustycznej. Potem natomiast za pomocą materii w stanie nano tutaj przechodzimy do uwalniania jej jeszcze bardziej w bardziej wolne struktury w stan GANS. Nauczymy się, w jaki sposób przejść przez różne etapy, by uwolnić te pola, wykorzystać we wszystkich zastosowaniach nauki. Pojedyncza plazma łamane przez GANS. Magnetyczne i grawitacyjne pola plazmy. Tutaj widzimy to na ilustracji, widzieliśmy to wcześniej na animacji. Witek to wstępnie nam tutaj wyjaśnił dość szeroko. Plazma może być zbudowana z milionów pól, które schodzą się ze sobą i ciągle wirują. Dynamiczna interakcja pól. I jedziemy już z tematem, czyli tworzenie gansu CO2. Żeby było ciekawiej, rośliny robią to ciągle w zasadzie na porządku dziennym. Robią to poprzez swoje liście. Na ostatnim spotkaniu też była prośba o to, żebyśmy zwrócili uwagę na liście, jak one wyglądają, jak one funkcjonują, mniej więcej jaka jest ich struktura. Pokazywaliśmy sobie, jakie jest ich ułożenie na gałęziach, na przykład jakie są ich zakończenia. Pokazywaliśmy sobie to, że jedna ze stron jest taka świecąca, taka gładka, taka tłusta, druga strona jest taka bardziej matowa. Każdy liść to reaktor CO2. Liście tworzą go wewnątrz i tak samo jak tworzymy aminokwasy na powierzchni wody, liście tworzą aminokwasy na swojej powierzchni liści. Dlatego widzimy taką błyszczącą powierzchnię. Ta błyszcząca powłoka na liściach to właśnie aminokwasy, czyli nasz pan Cohen, tak? W czwartym warsztacie, czyli w tym ostatnim, pokazywaliśmy Wam te różne struktury liści. To oznacza, że każdy liść będzie tworzył CO2 o różnej sile pól wewnątrz, ponieważ no tak jakby będzie on tworzył jakby inne warunki, tak? Inne pola do siebie tak jakby ogarniał. Stąd też bierze się cała ta różnorodność roślinności, tak? Od tego, że rośnie przy ziemi do wysokich drzew. To też możemy dołączyć do tej całej listy i jakby to też będzie miało wpływ na to, że tego CO2 możemy mieć naprawdę no, nieskończoną ilość wariacji. Co nam jest potrzebne, żeby to zrobić? Płytkę cynkową, płytkę nanomiedzi, plastikowe pudełko, diodę zieloną, czerwoną. Tutaj na stronie KFWiki, do której później też będzie odniesienie, tam jest podana dioda zielona. Natomiast tutaj w prezentacji jeszcze, żeby to wyklarować, też będzie przedstawiana dioda czerwona w liście. Drut miedziany, woda destylowana lub woda morska, czysta sól morska do wody destylowanej. Nad tym zatrzymamy się chwilę dłużej później, natomiast teraz pojedźmy dalej. I tutaj, no właśnie, czy wyszedłeś na zewnątrz i patrzyłeś na liście roślin? Czy zauważyłeś, że większość liści posiada błyszczącą powierzchnię i matowy spód? Czyli to była taka, powiedzmy, praca domowa, no ze względu na nasze warunki trochę utrudniona teraz, ale myślę, że każdy tutaj wie dokładnie, o co chodzi. Zresztą mamy tutaj piękną wizualizację na zdjęciu przedstawioną. Jak widzimy właśnie wierzchnia część jest taka błyszcząca, natomiast spód jest bardziej matowy. I tutaj mamy odniesienie do tego, jak to wygląda generalnie do tego pudełka, tak, do tego naszego reaktora. Widzimy, że nanopowlekana płytka miedziana, tutaj znowu przypomnienie o BHP, żeby ona była wyczyszczona z jakichś tam osadów sody i tak dalej, zanim jej użyjemy, czyli cały ten proces nanokołtowania, który omawialiśmy sobie na wcześniejszym spotkaniu, żeby był dobrze zrobiony, żeby tutaj nie było jakichś zanieczyszczeń, ale widzimy, że tutaj mamy przedstawioną analogię, widzimy tutaj dłonie doktora Keshe z jednego, to jest fragment kadr z jednego filmiku, w prawej ręce mamy tutaj liść, jego wierzchnią stronę pokazaną i płytkę miedzianą znaną, ona tak jakby tworzy nam tą warstwę właśnie, na której zbiera się aminokwas w odpowiedniku liścia i ta górna warstwa to jest właśnie ta struktura nano. Mogę Ci przerwać na chwilkę. Chciałem tylko dodać właśnie, że ten proces płukania, żeby nosić rękawiczki przy tym, żeby obchodzić się z płytką jak z dzieckiem, bo uszkadzamy warstwy, jak się obchodzimy niedelikatnie i robimy to po prostu, mamy kontener z wodą, zostawiamy płytkę, płuczemy, wylewamy wodę, wlewamy jeszcze raz i tak z 5-6 razy myślę wystarczy. Dla pewności można też zostawić tą płytkę na jakiś czas w wodzie i włożyć papierek lakmusowy i zobaczyć, czy jest blisko 7, czyli obojętne. Tak, dzięki za przypomnienie, dzięki za dopowiedzenie, jak najbardziej tutaj, świetnie, że to powiedziałeś. Jak najbardziej tak, za każdym razem ta cała procedura musi być spełniona. Tak jak powiedziałeś, albo papierek lakmusowy, albo pH-metr, jeżeli ktoś ma takie urządzenie dobrze wykalibrowane. Tutaj wchodzi w grę. Oczywiście musimy też brać pod uwagę, jeżeli używamy czy papierka, czy pH-metru, po prostu jaki mamy początkowy odczyn wody, której będziemy używać do płukania, ale to już tak na marginesie. Pamiętajcie o tym BHP, ono jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, także jeżeli będzie jeszcze jakieś odniesienie do tego tematu, to Przemek, jeżeli ja tego nie powiem albo zapomnę po prostu, to proszę poprawiaj albo dopowiadaj, dobra? Także dzięki serdeczne. Dalej mamy. Potrzebna jest płytka cynkowa, ona tworzy drugą stronę liścia, czyli jeżeli wrócimy sobie do tego slajdu, ta błyszcząca część to jest nasze nano, to jest cynk. Tak już, żeby to ładnie zobrazować. Jedźmy dalej. Dwie płytki reprezentują właśnie dwie strony liścia. Tworzą magnetyczne i grawitacyjne warunki wokół liścia, co jest równe polu magrav CO2 w środowisku. I liść tworzy warunek, by przyciągać CO2 do swej struktury. I teraz popatrzcie, jak to jest wykonane tutaj na przykładzie tego pudełka. Z jednej strony mamy tutaj tą nanomiedź, z drugiej strony mamy ten cynk i po prostu umieszczamy je w pudełku, tak, w pojemniku. One będą nam tworzyć właśnie to środowisko wewnątrz, w tym środowisku wody z solą, mniej więcej to same środowisko, które występuje tutaj w liściu. I właśnie, pomiędzy tymi dwoma warstwami znajduje się inny skład wody i soli, dlatego mówimy, że to jest zbliżone. Tutaj też właśnie będziemy tą wodę dolewać z roztworem soli. Dodajemy soli do pojemnika, tak samo jak w liściu. Możemy użyć wody morskiej lub zrobić swój własny roztwór wody destylowanej z 3,5% soli morskiej. 35 g soli morskiej na 1 litr wody da Wam 3,5% stężenia. Tutaj w różnych miejscach spotkacie się z różnymi interpretacjami i teraz na pliku, który kiedyś tłumaczyliśmy, tutaj Kamila go przetłumaczyła, Marcin go tam poprawił, żeby był trochę bardziej czytelny, tam była podawana informacja dotycząca tego, że tam stężenie soli może być od 3 do 10. KFWiki też podaje tutaj różnych wartości. Tutaj w prezentacji dla uproszczenia macie też podane 3,5. Także trzymajcie się po prostu tego, na razie może na sam początek tego stężenia 3,5%. Tak będzie po prostu najbezpieczniej. Zobaczcie, mamy tutaj podane dwie rzeczy. Wcześniej o nich mówiliśmy, tak? Albo będziemy mieli sól morską i wodę destylowaną. Przepraszam Was na sekundę. Albo sól morska i woda destylowana, albo woda morska, tak jak było podane wcześniej. Może tutaj to omówię. Pamiętajcie o tym i trzeba zwracać na to uwagę za każdym razem, że w wodzie morskiej oprócz soli znajduje się jeszcze masę innych pierwiastków, masę innych takich niepożądanych substancji, które po prostu nie są nam potrzebne, szczególnie w tych aplikacjach zdrowotnych, tak, bo no, mamy wycieki ropy, mamy, jakieś tam śmieci chemiczne, no masę różnych rzeczy, które nam naprawdę nie są potrzebne i jeżeli użyjemy takiej wody prosto z morza, no niekoniecznie będzie to dobre w tych aplikacjach zdrowotnych. Na to naprawdę musicie mieć baczenie, dlatego też używamy tutaj soli morskiej. Ona będzie zawierała już tam wyselekcjonowane, ona jest przerafinowana. Taka sól morska, którą kupujecie w sklepie, ona jest też przerafinowana, pewne rzeczy są z niej wyrzucone, właśnie te niepotrzebne rzeczy. Takiej soli możecie użyć. Oczywiście różne inne sole też tak jakby wchodzą w grę, ale to może jakby na późniejszych etapach będziecie sobie do tego wracać, będziecie eksperymentować, bo też wiemy, że możemy robić to na soli, nie wiem, magnezowej, na soli potasowej, na różnych solach. Te sole będą też tworzyć jakby różne środowiska. Przez co też tak jakby no to CO2 będziemy mieli o różnych siłach, w różnych polach, tak? I zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Upewnij się, że płytki wiszą w wodzie i nie spoczywają na dnie swojego pojemnika. To CO2 ma Wam tutaj tak jakby opadać, a nie po prostu jakby spadać z tych płytek i robić tutaj takie zagęszczenie, tak? Tam musi być po prostu przestrzeń. I mamy tutaj pokazane, tak? Nanomiedź z jednej strony, cynk z drugiej, zwykła blaszka cynkowa. Tutaj mamy opisane jeszcze woda morska albo woda destylowana, 3-4% soli. I teraz tak, płytka nanomiedzi tworzy i kontroluje warunek w Twoim pudełku. Pole nanomateriału pokrywa całą powierzchnię. Tutaj musielibyśmy jeszcze wrócić, szczerze powiedziawszy teraz nie miałem po prostu chwili, ewentualnie jak możecie gdzieś w tle, tam jest przetłumaczony chyba na KFSSI Polska filmik, gdzie dr Keshe świetnie wyjaśnia i tłumaczy ten proces, to jest też przetłumaczone, jeżeli nie, to ja później do tego wrócę, jeszcze postaram się to znaleźć, jak się wywiąże jakaś dyskusja, żeby to sobie odtworzyć. Natomiast właśnie ta płytka, tak jak tutaj jest napisane, ona determinuje całe środowisko, tak? No wiadomo, że płytka cynkowa też tutaj jakby promieniuje swoimi polami w pewien sposób. Tutaj na przestrzeni, na styku tych dwóch płytek w tym środowisku wody z solą będziemy właśnie tworzyć CO2. I właśnie, te dwie płytki w słonej wodzie tworzą pole magnetyczne i grawitacyjne, takie samo jak CO2. Podłącz dwie płytki za pomocą drutu, by stworzyć przepływ. Teraz mamy kontrolę nad przepływem napięcia pomiędzy dwoma płytkami. Pamiętajcie, że tutaj jest wykorzystana też ta zasada różnicy potencjałów pomiędzy nanomiedzią a cynkiem. Zaraz to sobie omówimy dokładnie, bo generalnie ta sama zasada praktycznie przez wszystkie gazy, które będziecie tworzyć na metalach, będzie miała swoje zastosowanie. Ale tak, w pewien sposób łączymy tutaj te płytki za pomocą drutu. Zaraz przejdziemy dalej. Drut jest przecięty, w środek wstawiona jest dioda. Tutaj mamy właśnie diodę albo czerwoną, albo zieloną. I zobaczcie, że krótki pin, czyli katoda, tutaj nie wiem, czy jest to wyraźnie widoczne, ale tutaj to widzimy. Minus, tu jest minus, tu jest minus zaznaczony. Krótki pin, czyli właśnie katoda, jeżeli ktoś nie zna budowy diody, nie zna schematu, tak to mniej więcej właśnie wygląda. Na schematach elektrycznych tak to wygląda w rzeczywistości. Ta krótsza nóżka idzie tak jakby w stronę nanomiedzi. I tutaj mamy informację właśnie. Podłącz diodę, aby działała jak opornik do przepływu napięcia, czyli napięcie tutaj, ta różnica potencjałów jest od nanomiedzi do cynku, czyli tutaj mamy informację, że musimy to zrobić w sposób zaporowy. I tutaj mamy dalej to samo, tak? Nanomiedź, cynk, tutaj się nic nie zmienia. I jedziemy dalej. O, niespodzianka. Dobra, muszę się wspomóc. Ok, teraz przejdziemy tak jakby do wyjaśnienia całego tematu. Skąd, co, gdzie, dlaczego właśnie to. Jeżeli przyjrzycie się układowi okresowemu, zobaczycie jedną rzecz. Ja sobie go może zaraz przywołam tutaj jeszcze. Chociaż te wartości są tutaj jak najbardziej ok. To jest uśredniona masa atomowa cynku, to jest uśredniona masa miedzi, masa atomowa, oczywiście mówimy o masie atomowej i zawsze, jeżeli tutaj wchodzimy w tematykę nano, tak, w tematykę właśnie warstw nano, musimy zapamiętać, że to jest uwolniona struktura, więc odejmujemy tutaj, jest pewna różnica pomiędzy jednym a drugim, czyli miedź i nanomiedź, to jest zupełnie inna struktura. Ja to przepiszę, bo przepraszam, ale to robiłem w pośpiechu i nie wszystko jest jeszcze tak, jak należy. Zanim to zostanie udostępnione, na pewno to wszystko jeszcze sprawdzimy, ale dobra. Czyli mamy cynk, mamy miedź i mamy nanomiedź. Zobaczcie, że tutaj jest różnica, tak jak jest napisane, 5% mniej, czyli ta struktura nano jest jakby trochę słabsza, jeżeli chodzi o pola magnetyczno-grawitacyjne. I jeżeli sobie odejmiemy masę atomową nanomiedzi od cynku, to widzimy, że wychodzi nam różnica 6. No i proszę, wytworzyliśmy właśnie różnicę w sile pól grawitacyjnych o wartości 6, czyli wracając do tego pudełeczka, które widzieliśmy wcześniej. No i coś dzisiaj kapryśnie strasznie to pracuje. Jestem tu sam, czy na razie wszystko jasne? Jeszcze chwilę potrzebuję, żeby to zrobić. Towarzyszymy Ci w milczeniu. A, czyli wszyscy wiedzą na razie, tak? Tak, wszystko jasne. Okej. Okay. Dobra, ja już prawie. Jesteśmy cicho, żebyś mógł się skupić. Nie, spokojnie. Damy radę, tylko po prostu tutaj komputer trochę mi... Nie pytanie, a taka refleksja, że teraz właśnie jak patrzę na liść, tak, to do tej pory patrzyłam zupełnie inaczej, a po technologii Keshe to tak jak właśnie patrzę na te dwie strony liścia, tak, i prezentuje część nano i blaszkę i pola, których nie widzimy, ale wewnętrznym swoim oku, że tak powiem, gdzieś tam wiemy, że jest, tak? To no, zmienia to zupełnie odbiór rzeczywistości. Taki jest wow, zachwyt, bym powiedziała. No, zaczynamy widzieć to, co było wcześniej, tak, że tak na dobrą sprawę ta technologia jest w zasadzie odzwierciedleniem wszystkiego, tak, tak jak było na wcześniejszych gdzieś tam slajdach, na wcześniejszych prezentacjach, że to jest od mikro do makro, tak, co na górze, to na dole, w każdej strukturze w zasadzie tego się możemy dopatrzeć. Już teraz chyba powinno być bez przeszkód, więc pojedźmy dalej. Węgiel ma 6 neutronów, 6 protonów i 6 elektronów. Potrzebujemy 50% wartości pól, czyli 6 neutronów, aby przyciągnąć resztę. Czyli możemy przyciągnąć właśnie za pomocą tej różnicy, którą stworzyliśmy, czyli za pomocą tej szóstki, możemy właśnie stworzyć ten magnes na węgiel. Jest jeszcze dodatkowa porcja grafiny węgla na warstwach nanopowłoki, która daje nam plazmatyczną energię węgla. I w podsumowaniu tutaj tego wątku widzimy, że jak to zrobić, żeby to nie przeszkadzało? Widzicie ten pasek tutaj nawigacyjny tego? Widać. Tak, widać go. Będę go przestawiał ewentualnie. Tworzymy i dyktujemy środowisko węgla pomiędzy dwoma płytkami. Węgiel oddziałuje z tlenem w wodzie i tworzy nam CO2. I wróćmy sobie tutaj do tego. Tak jak było wcześniej powiedziane, ta płytka dyktuje jedno środowisko, czyli nano. Dyktuje jedną rzecz. Tutaj powiedzmy węgiel dyktuje, znaczy nie dyktuje, tylko też jakby promieniuje swoimi polami w pewien sposób. Natomiast tutaj w środku tworzy nam się to środowisko, gdzie ściągamy węgiel z atmosfery, który sobie gdzieś tam krąży. I też zwróćcie uwagę, że tam, gdzie jak będziecie robić na przykład w zależności od tego, czy będziecie to robić w piwnicy, w pokoju, na piętrze, na parterze i tak dalej, ta wysokość też będzie Wam wpływać, determinować to, ile tego CO2 tak na dobrą sprawę będziecie mieć. Ta odległość między płytkami tutaj też jakby do tego problemów z odpaleniem tego reaktora też będziemy sobie tutaj w skrócie omawiać, bo no tutaj tematów jest trochę, jest bardzo dużo zmiennych, o których warto jest wiedzieć. Może nie na samym początku, ale trzeba brać no, wiele rzeczy pod uwagę. Czyli tutaj w środku tworzy nam się właśnie to środowisko na ten magnes na węgiel, czyli właśnie mamy tą różnicę 6, dzięki temu ściągamy ten węgiel właśnie do środowiska wodnego. I zobaczcie, mamy tutaj to zobrazowane powiedzmy na przykładzie liści, tak? Nanomiedź, płytka cynkowa, czyli matowa powierzchnia i błyszcząca powierzchnia liścia, w środku woda, sole i tutaj na tym tak jakby bazujemy, tak? To jest ta sama struktura. Środowisko pomiędzy dwiema płytkami tworzy siłę pól magrav, by przyciągnąć węgiel, czyli to, co omawialiśmy wcześniej. Różnica 6, to jest połowa tej masy atomowej węgla, bo węgiel to jest 12 masa atomowa, potrzebujemy 50%, czyli właśnie szóstki. Ściągamy węgiel do środka. Gdy węgiel wchodzi w kontakt z wodą, utlenia się i tworzy CO2. I teraz zobaczcie, że większość z tych gansów, które tutaj omawiamy, czy które będziemy omawiać, mają właśnie to utlenienie, tak? Czyli ZNO, ZNO2, CUO, CUO2, CUO ileś tam CO2, tak? Czyli zawsze jest ta końcówka, więc ściągamy węgiel, węgiel ściągnięty tutaj za pomocą tego magnesu naszego łączy się w środowisku wodnym z tlenem i opada sobie właśnie już w postaci gansu na dno. Tutaj zaraz dalej jakby przejdziemy, zobaczymy, co się będzie działo. O, ciekawe. Z diodą LED pomiędzy dwiema płytkami produkujemy około 85% CO2 i 15% tlenku cynku. czyli zobaczymy zaraz, że zastosowanie albo drutu na krótko, albo wstawienie właśnie jakiegoś oporu da już nam jakby różne rezultaty. Czyli tutaj mamy 85% z diodą, z oporem, z wyrównaniem jakby tego procesu produkcji gansów, z wyrównaniem tej różnicy potencjałów, trzymaniem jej po prostu na odpowiednim poziomie, a takim bezpośrednim, niekontrolowanym zwarciem. To środowisko pól wokół pudełka rozszerza się i rośnie z czasem. Dlatego jeżeli chcemy mieć jakby sterylne, takie naprawdę sterylne, powiedzmy, warunki, gdzie wiemy, że jedna płytka, tak jak to dr Keshe rysował na jednym z wykładów, jeżeli mamy powiedzmy 3 jakieś tam reaktory na odpowiednie GANSy, tak, czyli powiedzmy CUO, tutaj będziemy mieli ZNO, tutaj będziemy mieli CO2 i tu są powiedzmy płytki odpowiednie do danego procesu, to jeżeli te płytki będą stosunkowo blisko, jeżeli te reaktory będą stosunkowo blisko, to musicie brać pod uwagę, że każda z tych płytek będzie reagować z każdą z kolejnych tutaj, które po prostu są w zasięgu pól. Więc tak na dobrą sprawę dostaniecie tutaj mieszaninę różnych gansów w zasadzie, o różnych polach, a nie tylko danego czystego, sterylnego gansu. Więc jeżeli robicie tego typu selektywne rzeczy, jak jeden gans, to dobrze jest go robić w takich warunkach, gdzie powiedzmy mamy pewność, że żadnego innego gansu powiedzmy nie ma w takiej postaci powiedzmy tego reaktora z innym gansem, tak? Czyli no, zachowajmy, nie wiem, 2-3 metry odległości pomiędzy jednym a drugim, wtedy to tak jakby minimalizujemy. Dlatego też właśnie bierzemy pod uwagę, że te pola jakby się rozkręcają przez cały czas. Pamiętacie, im więcej dajesz, tym więcej dostajesz, tak? Z kolejnych, z tych rzeczy, więc znowu możesz dać więcej, znowu i tak dalej, więc tutaj generalnie ta zasada się też potwierdza, że to się po prostu rozszerza i rośnie z czasem. Zaczynamy przyciągać CO2 również ze środowiska, bo stworzyliśmy magnes na CO2 w pudełku. Przyciągamy również aminokwas, czy aminokwasy, które, COHN, czyli te pierwiastki węgiel, wodór, tlen i azot, które tworzą aminokwas na powierzchni wody. Tutaj by chyba wypadało wrzucić ten układ okresowy, więc ja go pozwolę sobie tutaj podzielić za moment. Mamy łapkę w górze. No to przenieś na panel, jak możesz, Przemku, i teraz, póki mamy przerwę techniczną, to możemy tutaj spróbować odpowiedzieć. Słychać mnie w ogóle? Słychać, słychać. Pytanie, Antone, możesz zadawać. Chodzi mi o te pudełka gansów, bo fakt odosobnienia ich wzajemnego był wielokrotnie poruszany, ale tak praktycznie to ja zawsze widzę, jak na zdjęciach, filmach i tak dalej, zawsze są obok siebie. A potem jak mieliśmy jeszcze ten układ pudełkowy tych szufladek tak zwanych, 4 szufladki, to one były obok siebie. Tak, tylko Tomku, wracając do tych pudełek, musisz zwrócić uwagę, że w tym układzie 24 czy 48 tam one były wszystkie ze sobą spięte, powiedzmy, tak? One były spięte tak jakby w jeden układ, jedną diodą i tam po prostu robiliśmy to czy robi się to na bardziej zaawansowanym po prostu układzie, gdzie no też jakby inne prawa tym w pewien sposób rządzą. Wiecie co, coś mam z internetem. Jeżeli Zoom działa, to jest super, ale na układ okresowy jakby nie mogę wejść. Nie wiem dlaczego, ale obie przeglądarki po prostu nie działają. Może ktoś podzielić ewentualnie? Przemek, dasz radę podzielić? O, dobra, i ten pierwszy lepszy. Okej, super, dzięki wielkie, Przemku. Zobaczcie, co my tutaj dostajemy. Wiemy, że mamy pudełko, ja tu sobie obok pozwolę narysować, mamy pudełko, w którym tworzy nam się GANs i na powierzchni tworzy nam się tutaj warstwa tego aminokwasu, tego C, O, H i N. Oj. Może to napiszę tutaj. O, H i N. Tego tutaj nie ma. Dobra. I teraz zobaczcie. Mamy nanomiedź, mamy cynk. Powiedzmy, one są tutaj obok siebie. Ale dobra, mamy węgiel, który jest tutaj w otoczeniu. Wiemy też, że tutaj powiedzmy, jak sobie narysujemy Słońce i Ziemię, wiemy, że tutaj w interakcji pól pomiędzy jednym a drugim na starciu tworzy się po pierwsze azot, później on się rozpada, dzieli na inne struktury i zobaczcie, że azot pod wpływem odpowiedniej interakcji pól, on ma 14, tak? On ma 14, tlen ma 16, węgiel ma 12. Zobaczcie, że tutaj te rzeczy tak jakby nam wchodzą w skład tego aminokwasu, tak? Czyli też jakby wyciągamy to z powietrza, zostaje nam wodór, skąd on się bierze, tak? Pamiętacie o tym, co było powiedziane wcześniej, że przyciągamy magnes, robimy magnes na węgiel, węgiel w styku z wodą, która znajduje się tutaj, tworzy CO2. Więc mamy już też odpowiedź, skąd po części przychodzi nam tutaj wodór, bo też z drugiej strony tutaj przy tym podziale, jak tworzą się już wszystkie pierwiastki, z tego układu tworzy się jeszcze właśnie wodór, tworzy się hel, ale te rzeczy tak jakby raz z jednej strony idą z wody, dwa tutaj z atmosfery też one się przyciągają i są jakby zatrzymywane na powierzchni tego właśnie pojemnika. Dobra, dzięki Przemku. I mamy tak, przyciągamy również COHN, które tworzą aminokwas na powierzchni wody. I teraz zobaczcie, jak to wygląda właśnie tutaj w tym miejscu dalej. Płytka cynkowa, nanomiedź, CO2 plus jeszcze aminokwas, który tutaj się zbiera na powierzchni. I z czasem na dnie pojemnika, jak sobie ustawimy to wszystko, tak, studiutko, odpowiednie zasolenie i tak dalej, nanopłytka cynkowa, zobaczymy, jak na dnie właśnie zacznie nam się pojawiać kremowo-biały proszek i to właśnie będzie nasze CO2. W zależności od tego właśnie też, w jaki sposób to zapniemy, czy to będzie na krótko, czyli samym drutem, czy z diodą, też będziemy mieli tego różne proporcje, ale widzimy już gołym okiem, zobaczcie, tutaj mamy tlenek cynku, tutaj mamy CO2, widzimy jakby tego różnice, jak one wyglądają. Ściągamy ten gans po produkcji, po wyprodukowaniu, jeżeli chcemy go odciągnąć, bierzemy sobie strzykawkę. To jest takie najprostsze rozwiązanie, tak? Mówimy tutaj o o takim pudełku możecie szukać jakichś innych rozwiązań, jak go ściągać. No tutaj jest podane, za pomocą strzykawki umieszczamy ten ściągnięty GANS w oddzielnym pojemniku, bo to jeszcze nie jest koniec procesu. Teraz tak jakby przechodzimy tutaj na etap płukania GANS-u. Gdy już zebrałeś GANS z pojemnika, musisz go wypłukać. Zebrany GANS zawiera duże stężenie soli. Dolej destylowanej wody do GANS-u i pozwól, aby opadł na dno. Ściągnij wodę z górnej części i uzupełnij kolejną porcją destylowanej wody. Powtórz tą czynność przynajmniej 6 do 8 razy, aby upewnić się, że wypłukałeś sól. Po ostatnim płukaniu GANS-u sprawdź, czy wyczuwasz sól. Zaraz się nad tym zatrzymam. Jeżeli dalej czujesz sól, kontynuuj płukanie. Tutaj jest to pokazana taka, powiedzmy, bardzo, bardzo prosta metoda, powiedzmy, bez użycia obliczeń, tak? Ale zaraz to sobie postaramy się rozwinąć. Już dajcie mi chwilę, ja tu sobie przywołam. Kalkulatora też nie widzicie, tak? Dobra, to ja sobie podzielę desktop cały. Widzicie kalkulator? Tak, tak. Dobra. Zobaczcie. Przyjęte było na samym początku, że bierzemy 3,5% soli, tak? Czyli 3,5% stężenie soli w roztworze. Pod koniec tego naprawdę bardzo, bardzo ciekawego spotkania w oryginalnej wersji poproszono Sandora, żeby jakby to opisał z tej naukowej struktury, jak to wygląda, żeby to sobie naprawdę wyliczyć. Teraz zobaczcie, mamy podane 6-8 razy i wtedy sprawdź, czy przy płukaniu GANS-u, czy wyczuwasz tą sól. Generalnie do pewnego progu będziemy ją czuć, później już nie, z tego względu, że też tutaj w ślinie, w środowisku tutaj naszej jamy ustnej też jakieś sole są i po prostu to się będzie w pewien sposób zacierać. Ale mamy takie urządzenie, które nazywa się TDS. Ono mierzy ilość rozpuszczonych cząsteczek w wodzie. Jest to podawane w tak zwanych ppm-ach, czyli parts per million. I tutaj możecie sobie sprawdzić po prostu naukowo i rzetelnie już za pomocą tego urządzenia, jak to mniej więcej wygląda. Ale w odniesieniu do tego TDS-a Sandor przedstawił bardzo fajną opcję, gdzie możecie to tak na dobrą sprawę wyliczyć. 3,5% to jest 35 000, powiedzmy tutaj na kalkulatorze. Powiedzmy, że macie pojemnik z GANS-em, który właśnie był robiony na takim stężeniu soli. Zobaczcie, co się dzieje w tym momencie, kiedy ja... Serkia, masz 350 000 na kalkulatorze chyba. Ops, sorry, dobra. To jeszcze raz faktycznie, przepraszam, rozpędziłem się. 1, 2, 3. O, teraz będzie dobrze, ok. Dzięki, Przemek. Dzielimy to przez 2, czyli tą ilość wody, którą posiadacie, tą ilość GANS-u w pojemniku jakimś dolewacie, już ściągniętego, dolewacie do niego 2 razy tyle wody, czekacie aż opada, zobaczcie ile zostało po jednym płukaniu. Tyle macie jeszcze soli. Po drugim płukaniu macie 8 000 z hakiem, tak? Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme i to jest po 8 płukaniach. Jeszcze tyle soli macie w tym. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Powiedzmy, że no już przy 16 możemy się zatrzymać, tak? Przy 17 tak to mniej więcej Tak to mniej więcej wygląda. Wtedy jesteście pewni, że przy 350 chyba bodajże cząsteczkach na milion, czyli przy 350 ppm już nie będziecie wyczuwać soli. Więc tutaj jakby ten kalkulator i to przeliczenie pozwoli Wam na to, żeby spokojnie to przepatrzeć. Zobaczcie, co się dzieje w tym momencie, kiedy macie 5%, tak? Czyli teraz mamy mieć 50 tysięcy. I też bierzecie dwukrotną ilość wody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak? Tak to mniej więcej wygląda, czyli przy 16-krotnym zalewaniu dwukrotną ilością wody 16 razy powtarzacie ten proces, macie po prostu już naprawdę pewność, że ten GANS jest czysty. Oczywiście, jeżeli macie większy pojemnik i macie tam powiedzmy te 50 tysięcy, czyli 5% stężenie, dolejecie 4 razy tyle wody, 4, 5, 6, 7, 8. Po 8 płukaniach macie tak jakby z głowy, tak? W tym momencie ta prawidłowość byłaby tutaj spełniona. Także też musicie brać to pod uwagę, jak to wypłukać, ile razy tego płukać, żeby to dobrze zrobić, żeby ten gaz był realnie i faktycznie czysty. Oj, przepraszam, coś mi się tu... Cysternę destylowanej trzeba mieć. No i tak i nie. Zawsze można ewentualnie zaopatrzyć się w destylarkę i po prostu destylować sobie wodę, albo po prostu używać, no nie wiem, odwróconej osmozy, innych tego typu rzeczy. Naprawdę na samym początku, jak się tym zajmowaliśmy, no nie każdy ma do tego warunki, więc każdy musi sobie radzić jakoś w swój sposób, tak? Czy destylarka, jeżeli tego nie ma, to odwrócona osmoza, no jeżeli tego nie ma, to powiedzmy przegotowana woda, tak? Odstana, nie wiem, później jeszcze przemrożona, rozmrożona, no są naprawdę różne sposoby, żeby jakby tą wodę oczyścić i użyć najczystsze, jakie możemy. No jeżeli nie mamy takiej opcji, no to bazujemy na tym, co mamy, tak? Staramy się przynajmniej. Dobrze, robiliśmy, tutaj Hubert mówi, że tylko my robiliśmy na początku na 10% soli. Robiliśmy na 10, niektórzy robili na 20, niektórzy robili na innych stężeniach. Każde z tych stężeń, no tutaj doktor Keshe podał, czy Jim w zasadzie, bo Jim robił tą prezentację, podał nam 3,5-4%, tak? Ale tak jak mówiłem wcześniej, była ta ulotka taka plazmowa pierwsza pomoc, tam było 3 do 10, ktoś tam robił na 15% i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, zrób sobie kilkanaście wariantów różnego rodzaju CO2, gdzie będziesz miał 1, 1,5, 2, 3, 4 i tak dalej procent, będziesz miał wtedy całe spektrum, tak? Nie mówię, że od razu, ale po prostu jakby no trzeba się tego... Im więcej takich wariantów będziesz miał, tym jeżeli je, powiedzmy, umieścisz później jakąś cząstkę tego w jednym pojemniku, będziesz miał większą interakcję pól w jednym miejscu. Doktor Keshe powiedział kiedyś taką jedną rzecz, no zrobiliśmy coś tam, czy GANS, czy jakieś inne, czy jakiegoś pena, czy jakieś inne urządzenie i ono nie działa, ktoś tego na przykład nie czuje albo nie przynosi rezultatów, to oznacza, że po prostu nie zawarliśmy pól, które akurat odpowiadają danej osobie. I zobaczcie, ile mamy wariantów z jednego pojemnika GANS-u w zasadzie, od 3 do 10%, tak? Chociażby tylko po pół progi sobie porobić, tak, po pół, no to już mamy kilka wariacji. Czy robimy to na przykład na soli magnezowej, czy na potasowej, czy na morskiej, czy na zwykłej, czy na kłodawskiej, czy na jakiejś innej. No, całe życie można robić tylko GANS CO2 praktycznie, tak, trzymając się tylko i wyłącznie tych zasad. Zbierania aminokwasu, czyli tego, co tutaj tworzy się ta tłusta warstwa na na powierzchni pudełka. Po kilku tygodniach, nawet kilku dniach produkcji zauważysz błyszczącą warstwę na powierzchni wody. To jest aminokwas CO2. Aminokwas tworzy się na każdym, w zasadzie na powierzchni każdego gansu, który tworzycie, i trzeba użyć plastikowej łyżki i zebrać ten tłuszcz, umieszczając go w oddzielnym pojemniku. Też trzymamy go, bo on się tutaj będzie przydawał do różnych aplikacji, ale to nie na dzisiaj. Każdy GANS będzie produkował też swój aminokwas w swojej sile pól, także musicie też o tym pamiętać, musicie zwracać uwagę. Tutaj może pojawić się problem, że ten tłuszczyk, ten aminokwas przywiera do tej łyżki. Jak przywiera do łyżki, no to spróbujcie tą łyżkę zanokautować w pewien sposób, tak? Trzeba było spryskać ją po prostu zimną sodą kaustyczną, włożyć do pojemnika, żeby ona się zanokautowała, czyli tak jakby ten drugi etap, powiedzmy, suszenia tej płytki nanokautowanej zastosować. Wtedy po jakimś czasie ona się powinna zanokautować ładnie, wtedy już nie powinno tutaj przywierać nic do tej łyżki, tak? Do tego, czym będziemy to ściągać ten aminokwas. I mamy tutaj prezentację, jak to właśnie wygląda. Tutaj mamy w pojemniczku, tutaj mamy w takim fajnym retro słoiczku, można powiedzieć, ale fajnie to wygląda. I zobaczcie, wcześniej mieliśmy to tak jakby w drugą stronę zupełnie pokazane. Materia, nano, GANS i pola. Ale widzimy już, że tak na dobrą sprawę zaczynamy tak jakby schodzić krokami w dół, tak? Czyli GANS CO2 tworzy się z pól, czyli jesteśmy, powiedzmy, na tym etapie, gdzie z czegoś, czego praktycznie nie widzimy, nie jesteśmy w stanie jakby ogarnąć, stworzymy coś, co w pewien sposób już jest dla nas namacalne, tak? Możemy to zobaczyć, możemy w pewien sposób dotknąć, w cudzysłowie. I tutaj mamy pola do wytworzenia czegokolwiek chcemy. Pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie, to na pewno zwrócicie na to uwagę. Doktor Keshe mówi wielokrotnie takie stwierdzenie: jeżeli stworzysz odpowiednie środowisko, to stworzyliśmy środowisko odpowiednie, dostaliśmy CO2. Zmienimy zasolenie, dostaniemy trochę więcej, trochę inne CO2, tak jak jest liść trawy i liść dębu na przykład. Zmienimy odległość pomiędzy płytkami, też będzie innego rodzaju CO2. Jeżeli chcemy mieć czysty cynk, jeżeli chcemy mieć czyste CO2, no to też są odpowiednie metody, jak je uzyskać. Tam też Sander o tym mówił, zaraz do tego tak jakby przejdziemy. Czy zepniemy je na krótko, te płytki, czy nie zepniemy, czy zepniemy je za pomocą diody, to też będzie tworzyło nam zupełnie inne środowisko, inne warunki, i też musimy brać to pod uwagę, że to nie jest takie: łop, już sobie zrobiłem, hej, robi się, tak? Cierpliwości, poobserwować trochę trzeba ten proces, przemyśleć i fajne rzeczy z tego naprawdę mogą wyjść. Im więcej wariantów zrobicie, tym lepiej, bo szersze spektrum możecie osiągnąć, tak jak powiedziałem wcześniej. Jedziemy z problemami z odpaleniem tego urządzenia, czyli skomplikowanego liścia w pudełku. Możesz dostosować odległość pomiędzy płytkami, jeśli widzisz, że nie produkujesz CO2, czyli macie po prostu, no nie wiem, wąskie pudełko, ale szerokie, tak? I odległość pomiędzy tymi płytkami jest za duża, te pola się po prostu jakby nie schodzą albo schodzą się naprawdę w minimalnym stopniu. Zmieniacie odległość płytek, wtedy te pola jakby zaczną już na siebie nachodzić, tworzy się to, co chcemy. Stężenie soli może być zmienione, by osiągnąć lepszy rezultat. Lepszy, nie wiem, tak to przetłumaczyłem, ale może być lepszy łamany przez inny, bo każda zmiana będzie powodować trochę to CO2 o innej sile. I teraz właśnie jak już tutaj jesteśmy. Żeby wytworzyć czyste CO2, popraw mnie Przemku, jeśli się mylę, Sandor mówił, że możemy cynk po prostu umieścić w jakimś woreczku foliowym, tak, żeby on nie miał styczności, te pola i tak będą przechodzić, wtedy otrzymamy czyste CO2. Możemy zrobić inny wariant, gdzie mamy w miarę wąskie pudełko i płytki na przykład umieszczamy całkowicie na zewnątrz. Ale to już powiedzmy, no trochę wyższa szkoła jazdy, ewentualnie naprawdę dobry pojemnik i żeby to dobrze zrobić, wtedy też możemy w ten sposób to uzyskać. Natomiast tutaj pojemnik naprawdę musi być, powinien być dość wąski. Kolejna rzecz, która tutaj jest, nie dodawaj żadnego źródła prądu, baterii, zasilacza do układu. No generalnie to wymuszanie powoduje, że tworzymy też jakieś tam gansy, ale bardziej to wychodzi nam, nie wiem, na zasadzie elektrolizy i innych tego typu rzeczy i te gansy są jakby no trochę słabszej jakości, słabsza siła pól tutaj się wytwarza. I żeby sprawdzić, czy tak na dobrą sprawę wytworzyliśmy GANS, tutaj jest podane, czy to jest GANS CO2, umieść trochę tego GANSu w zamrażarce, GANS ci nie zamarznie, tak? Więc to jest też taka wytyczna. Wracając do jeszcze takiej jednej ciekawej rzeczy, narysujemy sobie tutaj coś, co dr Keshe kiedyś na jednym z wykładów opowiadał i powiedzmy, że to jest nanomiedź, powiedzmy, że to jest cynk, powiedzmy, że tu jest cynk i powiedzmy, że to jest nanocynk, czyli powiedzmy, że tutaj tworzymy czyste CO2, tak, a tutaj tworzymy tlenek cynku. Tam widzieliście, że no mamy połączenie, tak, nanomiedzi i cynku, więc tutaj tego cynku trochę odpadu może być, w zależności od tego, jak to zrobimy, czy przez diodę, czy na krótko. Natomiast tak, tutaj tworzyliśmy magnes na węgiel w pewien sposób za pomocą tego środowiska CO2, C, samo C. Czyli tutaj popatrzcie, że będziemy mieli dwa rodzaje oddziaływania. Może to też trochę wyjaśni tutaj pewnych rzeczy. Tutaj robiliśmy magnes na węgiel. Była ta różnica 6. To były oddziaływania czysto grawitacyjne, czyli przyciągające, tak? To dr Keshe na jednym ze spotkań tłumaczył. Natomiast tutaj, gdy mamy nanocynk i cynk, w pewien sposób tworzymy środowisko czysto magnetyczne. A dlaczego magnetyczne? Dlatego, że po prostu oddziaływanie nanocynku z cynkiem będzie powodować, że atomy cynku zaczną być po prostu z tego wybijane, tak? Ta płytka zacznie się Wam po pewnym czasie kruszyć, robić się z nią naprawdę różne rzeczy dziwne, że po prostu w pewnym momencie w ogóle proces Wam może nawet stanąć, tak? Ze względu na to, że dane pola z niego wyczerpaliście i trzeba by było tutaj zmienić coś, żeby inne pola z niego wyciągać. Ale właśnie zobaczcie, nawet na tej przestrzeni, nawet na przestrzeni tych produkcji, tych dwóch gansów macie już tak jakby obraz oddziaływań magnetyczno-grawitacyjnych, jak to się dzieje, jak to się robi. Wracając, dobra, skończmy jeszcze z problemami, zaraz sobie jeszcze to omówimy. Co się dzieje, jeżeli nie kontrolujesz przepływu między płytkami? Brak diody, zobaczcie, tutaj nano zaczyna odpadać. Jak będziecie mieli za duże stężenie soli, też tutaj się będą działy różne rzeczy. Jak dacie, wymusicie powiedzmy prądem i dacie za duży prąd, to samo, tak? Tak się po prostu dzieje. Tutaj jeszcze a propos tworzenia gansu cynku i zobaczcie, brak diody, brak obciążenia. Nanomiedź, cynk, mamy tutaj brak obciążenia, tak, czyli to, o czym mówiliśmy, tutaj też bardziej wybijamy ten cynk, łączy się z tlenem w wodzie, mamy to samo. Tutaj znowu na górze tworzy się aminokwas cynku. I tutaj widzimy, że w tej górnej warstwie tworzy się jeszcze CO2, ta część tam 5-10% CO2. To prowadzi do wysokiego przepływu tworzącego gaz tlenku cynku, czyli brak tej diody, tak, to jest jeden ze sposobów, ale też tworzymy tutaj tak jakby miks, tak, 90 do 10 powiedzmy. Jeżeli zmienisz warunek w swoim pudełku, zmienisz rezultat. To jest to, co mówiliśmy sobie wcześniej. Zmienisz odległość płytek, zmienisz wielkość płytek, zmienisz płytkę, zmienisz zasolenie, zmienisz ustawienie tego pojemnika w stosunku, nie wiem, do ściany, czy powiedzmy w tej wertykalnej strukturze, niech to będzie, nie wiem, piwnica, poddasze, czy tam piętro, parter i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem tworzycie troszeczkę inne rodzaje gansów. Tutaj znowu mamy powtórkę gansu CO2, wyglądu gansu CO2, gansu cynku, tlenku cynku. I kolejna rzecz, o której coraz więcej i o której coraz więcej się uczymy, o której coraz więcej wiemy, to jest intencja, o której powinniśmy w zasadzie zaczynać. Twoja intencja przy tworzeniu gansu, przy tworzeniu czegokolwiek, omawialiśmy to wcześniej, twoje samopoczucie, emocja w czasie ustawiania i produkcji gansu będzie miało wpływ na ostateczny rezultat. Więc jeżeli podchodzimy do tego tematu, do tego procesu, no to też wiadomo, musimy mieć odpowiednie nastawienie. Nasze myśli i energia posiadają odpowiednie pole magraw, które przenoszone jest do pudełka i do gansu. Kiedyś była opowiadana taka historia, nie pamiętam, 2-3 miesiące temu jakoś, gdzie przed jednym z laboratoriów takich fundacyjnych, nie pamiętam, w którym to kraju było, wisiały takie karteczki. Upewnij się, że masz odpowiednie nastawienie, żeby pracować tutaj, tak, w tym miejscu, że ta świadomość naprawdę jest nam potrzebna, naprawdę jest istotna przy tym, co robimy. Będziemy to podkreślać, podkreślaliśmy to wielokrotnie. Generalnie to, co tutaj mamy, te gansy, ta produkcja i tak dalej, te wszystkie urządzenia, no to jest też środek do czegoś. Wszyscy tak jakby powoli zmierzamy w tym samym kierunku. Tutaj mamy odnośnik jeszcze do jakby większej dawki informacji. Jeżeli to jest za mało, zaraz sobie postaramy się odpowiedzieć jeszcze na jakieś pytania, które się pojawią. Więcej informacji będzie podane na kfwiki.org. Tam wchodzicie na link produkcja CO2 i tam znajduje się więcej. Na razie jeszcze niestety w języku angielskim. Postaramy się to w jakimś czasie najbliższym przetłumaczyć. I teraz przyszedł czas na nasze pytania. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Jeżeli ktoś chce coś dopowiedzieć, zapraszam. Chciałabym zapytać, czy temperatura wody, chodzi mi o tą wodę morską, bądź wodę destylowaną z solą morską, to znaczy na pewno będzie miała jakiś wpływ, tylko czy jaki? Czy na przykład jeśli zalejemy letnią wodą, to będzie intensyfikacja tego procesu, czy nie? No na pewno to w pewien sposób będzie... Temperatura wody będzie przyspieszała ten proces. Zobacz, weź szklankę cukru, szklankę wody, przepraszam, wlej do niej, wsyp do niej łyżeczkę cukru albo dwie, tak? Dwie szklanki wody po łyżeczce cukru do każdej, jedną zalej wrzątkiem, a drugą zalej zimną wodą taką z kranu, tak? w której szybciej co zachodzi, jaka jest prędkość właśnie rozchodzenia się jednego i drugiego. Bo we wrzątku w zasadzie czy w gorącej wodzie dobrze chyba nie zdążysz nawet tej szklanki zalać, tego cukru już nie będzie w takiej krystalicznej formie, tak? On się rozpuści. Większość przynajmniej. Natomiast w tej zimnej wodzie, jeżeli to odstoi chwilę, to widzisz, że on się zaczyna powolutku rozpuszczać. Widzisz takie smugi, tak? To też będzie miało wpływ na właśnie na ten proces, na wymianę tych pól, tak? Bo tak... Taką praktyczną, czy ktoś próbował właśnie zimną wodą i ciepłą, czy to zwiększyło, przyspieszyło proces tworzenia gansu? Wiesz co, my kiedyś robiliśmy gansy w nieogrzewanym pomieszczeniu, albo w słabo ogrzewanym, może w ten sposób. Poszło bardzo wolno. I w zimie naprawdę, no prawie, że stał ten proces. Także można powiedzieć, że empirycznie mamy to też sprawdzone. Mhm. A szło i na prądzie. Też się nie produkowało. Czyli gans lubi ciepło. Może tak być. Po prostu szybciej się tworzy chociażby z tego względu, że tak jak sobie tłumaczyliśmy, mamy węgiel, który wchodzi do środka do wody i łączy się z tlenem, tak, z tej wody. Im większa jest ta wymiana, bo przecież to tutaj mamy stałe pole, tak jakby tego węgla, tak, ale im większa wymiana, im większy ten ruch wody, no tym większa szansa jakby przyłączenia tego CO2, co za tym idzie, po prostu, znaczy stworzenia tego CO2, co za tym idzie, więcej i szybciej się go tutaj będzie tworzyć, tak? No, a bałwana robi się szybciej w niskiej temperaturze. Ale jak jest za zimno, to śnieg się nie lepi, nie? A jest pytanie na czacie generalnie. Odnośnie boksów, jakim robić? Kwadratowy, plastikowy, szklany i tak dalej, nie? Także tu w zasadzie to nie ma znaczenia. Ważne, żeby płytki nasze weszły, czy druty, w zależności co, jakie materiały używamy do tego. A boks najlepiej plastikowy, bo jeszcze dodatkowo w plastiku, można powiedzieć, tutaj mamy bonus, że też znajduje się węgiel, także nie wiem, Marcin, czy chcesz jeszcze coś tu uzupełnić w tym kontekście? Znaczy tak, no kształt pojemnika, czy ja wiem, no niektórzy robią... Znaczy, powiem Ci tak, tutaj jeden ze znajomych robił kiedyś takie eksperymenty, gdzie używał różnych pojemników i w zależności od użytego pojemnika, kształtu, no tam też pewne rzeczy się zmieniały. Natomiast, no mówię, miał kiedyś dosłać zdjęcia, no ale jakoś tam kontakt nam się urwał i nie wiem. Musimy brać też jeszcze pod uwagę po prostu to, co było mówione wcześniej, także mamy powiedzmy pojemniki, żeby te płytki, jeżeli chcemy sprawdzić, czy one nam tutaj funkcjonują dobrze, możemy zrobić modyfikacje, tak, trochę bliżej, trochę dalej, zrobić sobie tutaj tą odległość, żeby wytworzyć tego gansu więcej. Wersja dla bardziej zaawansowanych macie długi pojemnik, na przykład w miarę wąski, to powiedzmy, że to jest nano miedź, tak? Może ją zrobię czarnym kolorem, będzie lepiej to widoczne. Macie nano miedź, tak, płytkę, a tutaj powiedzmy dajecie kilka płytek cynkowych, tak? I na przestrzeni tego pojemnika też się po prostu jakieś tam interakcje będą działy, robicie ileś tam wariantów CO2 czy cynku, w zależności jak to tam jeszcze połączycie, bo pamiętacie, że tutaj musi być jakaś diodka, powiedzmy, tak. Możecie to zrobić w jeszcze inny sposób, gdzie, no nie wiem, wrzucicie sobie płytkę miedzianą tutaj i cynk będzie naokoło, tak? Z każdej strony gdzieś tam w jakiejś odległości. Znaczy może nie naokoło, z dwóch stron. Powiedzmy, że rysujemy to na obrazie dwóch wymiarów i po prostu no, musicie sprawdzić, musicie zweryfikować sky is the limit, jak to się mówi, tak? W pewnym momencie. zatrzymajcie się ewentualnie w tych proporcjach, tak? 3,5%, tak? Zostawcie sobie jedną stałą, zobaczcie, co się zmieni na tych ustawieniach. Zobaczycie, zmieńcie, tak? Poprodukujcie dalej, zobaczycie, jakie będą efekty. Im więcej tego zrobicie, tym lepiej. Tym większe spektrum pól będziecie osiągać jako taki kompozyt, tak? Możecie sobie zrobić jeden taki mały pojemniczek, gdzie każdy już odsolony GANS po prostu zbieracie, każdą wersję tak jakby dolewacie. Im więcej spektrum pól, tym lepiej, tak? Także naprawdę na samą produkcję GANS-u jednego CO2 można poświęcić masę czasu, tak? Dobra, to chyba tyle do tego wątku. Czy są jeszcze jakieś pytania, albo ewentualnie ktoś chciałby coś dopowiedzieć? Ale po co wodę utlenionej chcesz dodawać, Dawid? Tak, ale jak bierzesz wodę utlenioną, bo tutaj odpowiedź padła, więcej tlenu, w porządku, ale jak bierzesz taką farmaceutyczną wodę utlenioną, to też musisz pamiętać, że dodajesz stamtąd, ona jest konserwowana, ona nie jest taka czysta, tak? Także tam są jeszcze różne dodatki, więc generalnie cały eksperyment przyspieszasz, ale z drugiej strony go trochę zanieczyszczasz. Trochę go zanieczyszczasz, no dobre słowo, dzięki Marcin. Chyba że się kupi perhydrol, czyli taki 30% wodę utlenioną, z tym, że czy to nie przyspieszy utleniania, tworzenia po prostu więcej tlenku cynku. No możesz właśnie spowodować większy proces utleniania, tak jak mówisz, ale z drugiej strony, słuchajcie, odnieśmy się do tego, co było przy sekrecie perfekcyjnego nanocoatingu, tak? Robisz nano, zalewasz wrzątkiem i jedziesz na długie wakacje. Wyciągasz, przekładasz, parujesz i jedziesz na długie wakacje. Dlaczego tej zasady też tutaj nie możemy powtórzyć, tak? Zresztą jak to stoi sobie, powiedzmy, na diodzie, to tak jakby nie ma potrzeby dorzucania jeszcze tam dodatkowego tlenu, bo to i tak się wszystko musi odtworzyć. Bo jak się przyspieszało procesy, no to tutaj tlen był nam tak jakby potrzebny bardziej. Natomiast przy tym, jak one będą stały na diodzie, tak, to myślę, że tutaj nie ma absolutnie potrzeby, żeby dolewać coś jeszcze. To i tak sobie ściągnie. Nie utlenia się wtedy tak szybko. Ten proces przebiega całkiem inaczej. No, zapraszamy do dyskusji, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, ktoś chciałby sobie coś tutaj jeszcze wyjaśnić, to zachęcam. Jeszcze raz powtórzmy sobie BHP, tak? Płytka nano dobrze wypłukana, tutaj zero tak jakby prądu, zero przyspieszania, tak? Bo nie tworzy nam się to, co chcemy, tak na dobrą sprawę. I pamiętajcie o tym, żeby nie używać do tego wody morskiej, a przynajmniej nie do zastosowań zdrowotnych. Także to musicie pamiętać, o tym musicie wiedzieć, bo można tutaj stworzyć nie to środowisko, które byśmy chcieli. No ja bym chciał jeszcze dodać, ja jak zawsze robiłem właśnie CO2, to jak było łączenie przewodu blisko właśnie nano, to tam właśnie najbardziej się wtedy, że tak powiem, schodziła nanowarstwa, dlatego warto też by było, żeby to łączenie tworzyć poza już tym środowiskiem trochę dalej, gdzieś tam, żeby ta blacha była lub ten drut łączony poza boksem. Tak, dobra, dzięki Arku. To zobaczcie, mamy, powiedzmy, tak jak było wcześniej przedstawiane, tak jakby dwie wersje, no powiedzmy, że dwie wersje tych płytek, które były robione. Jedna była na przykład z dziurkami, żeby ją można było powiesić, tak? Druga była taka, że to była wycięta jakaś tam płytka, powiedzmy, z jakimś takim, powiedzmy, ząbkiem, ogonkiem tam z którejś ze stron. Powiedzmy, że to będzie tak wyglądać i wtedy możecie to wyprowadzić dalej. Powiedzmy, że narysujemy to z tej strony i to jest ten ogonek, tak? I tutaj sobie robicie na przykład to połączenie przy nano albo tam przy cynku, ale zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo nano jest bardzo delikatne, tak? Więc każde jakieś takie mechaniczne w miarę uszkodzenie, czy tam zawinięcie tego druta tutaj w tym miejscu na jakiś supełek czy na coś będzie uszkadzać bardzo mocno tą warstwę i tutaj w fundacji bardzo często są używane po prostu jakieś takie spinacze, delikatne klipy, gdzie po prostu przykładacie powiedzmy tam nanodrut, tak, i on jest do tego przyłożony jakimś takim delikatnym zaciśnięciem, czy to w postaci jakiegoś spinacza, czy czegoś, tak? Wtedy jakby przepływ jest zachowany, ten balans sobie tutaj wytworzymy na tej diodzie, powiedzmy, która tutaj jest. No akurat symbolika jest odwrotna, ale dobra, wiemy o co chodzi. A ten styk tutaj będzie zachowany, a ta warstwa też nie będzie zniszczona, bo generalnie jak się tutaj wbijecie, to też to trochę inaczej zaczyna funkcjonować. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zapraszam, naprawdę, bo to jest w zasadzie dla Was. No dobrze, nie ma łapek, pytania też jakoś się za specjalnie nie sypią, to ja chciałbym tutaj podziękować Wam wszystkim za obecność, Witkowi tutaj za pomoc w przeprowadzeniu tej prezentacji, za wszystkie pytania, gdyby się pojawiały jakieś kolejne, to wiecie jak nas znaleźć, wiecie gdzie je ewentualnie zadać, macie Plasma Chat, co drugi wykład tutaj dotyczący właśnie technologii, taki teoretyczny powiedzmy, gdzie możecie się jeszcze pewnymi rzeczami podzielić, ewentualnie po prostu szukajcie nas na kfssiedu.pl, na tej stronie tam też sporo rzeczy jest wyjaśnionych, strony angielskojęzyczne, przede wszystkim strona fundacji, czy KFWiki, ewentualnie no po prostu łapcie nas gdzieś tam w tak zwanej przestrzeni. Jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, to myślę, że możemy powiedzieć, że zapraszamy. Przynajmniej ja w swoim imieniu myślę, że też tutaj jesteśmy po to, żeby służyć, więc reszta chyba tutaj załogi też się pod tym z przyjemnością podpiszę. Z mojej strony to tyle, także dziękuję Wam serdecznie za obecność, za udział. No i co? Zapraszam na niedzielne spotkania, na omówienie dzisiejszego KSW i później zobaczymy, co będzie dalej. Także dziękuję serdecznie, kłaniam się wszystkim i do usłyszenia.